teoretycznie jestem niedaleko, a praktycznie nic nie widać. Jesteśmy pośród niczego. Mam współrzędne i GPS-a. I GPS mówi, że za 210 metrów dojdziemy do celu. No, obym nie znalazł się w jakimś horrorze. Miejscowa, mam nadzieję, że będzie ciekawa. Tym bardziej, że muszę troszkę do niej dojść. Bo no może jakbym wjechał samochodem, to już bym nie wyjechał. Kurczę, obawiam się, że 100 metrów to już bym coś widział. Chyba nie tędy droga, młody eksplorerze. A jakby było po drugiej stronie tej szkółki, tego terenu tutaj ogrodzonego. Nie wiem, czy to jest szkółka, bo żadne drzewka tutaj nie rosną. Jest! Mamy to. No, faktycznie horror. No to ciśniemy. Bo chatka się zawala. Ale ciekawa miejscóweczka w środku lasu. A jakby tu w nocy przyszedł. Latareczka jest. Cykniemy zdjęcie. Straszny pajzer. Widać, że chyba miejsce ktoś tu przebywa. Nie chciałbym kogoś spotkać ani też naruszyć jego prywatności. Jakieś fiolki po lekach, maści. Nie wiem, czy chcę tu chodzić. Myślę, że wchodzenie tutaj jest co najmniej lekko niebezpieczne. W zasadzie nic tu nie ma. Stara szafa, buty, meble. Obejdziemy dookoła sobie ten domek. Zobaczymy, jak on sobie tutaj wygląda. Nie wejdziemy tutaj nawet, a poza tym, no tak jak mówię, chyba nie jest to najbardziej odpowiednie miejsce, żeby do niego wchodzić.
racji bezpieczeństwa. Chociaż być i nie wejść, no to nie do końca o to w tym chodzi. No za czym? Tam po okno zamurowane w starej drewnianej chacie. Bardzo ciekawe miejsce. Cisza, spokój. Nie rób tego w domu. Lepiej nigdzie tego nie rób. Drewniana podłoga. Jak mówiłem, jakieś leki, fiolki. Miejsce wygląda, jakby ktoś tu bywał. Gazety, piec kaflowy już rozebrany. I to zamurowane okno od zewnątrz. To wszystko już ledwo się trzyma. Wolałbym za długo tutaj nie przebywać. Zaczynam jakąś gazetę. Sobota, niedziela, 2-3 sierpnia 2008. Miejsce ciekawe, no ale nic tu nie ma. Niestety. Nic tu po mnie. Jestem tu, byłem, zobaczyłem. Dziękuję Marcie za wysłanie pineski. Cykam fotkę i elo.